Cześć, to znowu ja, Sebastian. Tym razem chciałem wytłumaczyć Ci, jak przygotować poprawnie pistolet Ultra, Ultra Max Handheld do pracy. Jak go odpowietrzyć, jak to ma wyglądać, bo pojawia się wiele pytań na ten temat. Czasami rodzą się różnego rodzaju problemy, dlatego na bazie tego pistoletu Ultra Handheld do far wodnych, no i za pomocą wody tutaj przygotowałem taki pokaz i być może przystąpię do tego. Wiadomo, że przychodzi urządzenie zapakowane w tym ładnym opakowaniu, w tej fajnej, takiej, bym powiedział, walizeczce miękkiej. Jest to ładnie zapakowane. Ja może wyciągnę rzeczy, które znajdują się w tym opakowaniu, które powinny być, jeżeli takie urządzenie kupujecie. Czyli na pewno jest tam ładowarka DeWalta. Proszę bardzo, nie będzie nam na razie potrzebna. Na pewno znajduje się tam pistolet, oczywiście z kubkiem, z oprawą, z dyszą. Znajdują się tam dwie baterie DeWalta. Jedna, druga bateria. Jedna nam się przyda, bo będziemy chcieli go uruchomić. Znajduje się tam no, karty, instrukcje, można powiedzieć. Płyta CD z instrukcjami w różnych językach. Od chińskiego poprzez rosyjski, angielski i polski. Oczywiście znajdują się również zapasowe kubki. Więcej nic w tym opakowaniu się nam nie znajduje, akurat w tym pistolecie Ultra Handheld, czyli do far wodnych. Ponadto znajduje się w opakowaniu dysza 410 FFLP. Może ją sobie tutaj położę. Znajdują się w opakowaniu dwa zapasowe odpowietrzniki, które znajdują się na kubku głównym, oraz jeden filtr niebieski 100 meszowy do filtrowania farby, która dostaje się do pistoletu. Plus jeszcze mamy trzy zapasowe kubki polietylenowe, które służą do przechowywania farby, do pompowania farby do układu. Ja zaraz wyciągnę baterię, jedną z baterii. Oczywiście baterie przychodzą wstępnie naładowane. Można je od razu wziąć, podłączyć do pistoletu i malować. Zakładamy baterię w ten sposób. Wsuwamy ją od tyłu, musi zaskoczyć. Jeżeli wyciągamy, to musimy ją tu nacisnąć. Oczywiście u góry nad baterią znajduje się potencjometr, którym regulujemy wydajność pracy tego pistoletu. Teoretycznie ciśnienie, chociaż to nie jest ciśnienie, tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, wydajność. No i czerwona lampka, która sygnalizuje nam, że bateria jest do wymiany, jest słaba, nie nadaje się już do pracy. Jak widzicie, ten pistolet fabrycznie wyposażony jest w kubek o pojemności 1 litra. Tu są odpowietrzniki, o których mówiłem. Służą do odpowietrzania farby, którą wlewamy do układu kubka. I przełącznik maluj, cyrkuluj, czyli krótki układ cyrkulacji. Oczywiście jest oprawa z dyszą, drugą dyszą, bo pierwsza była 410, druga jest 514. 410 raczej do rzadkich materiałów, lakierów. Czasami jakichś rzadkich gruntów wodnych. 514 już może służyć spokojnie do malowania ścian podstawowymi farbami emulsyjnymi, lateksowymi i tym podobnymi. Warto też doposażyć taki pistolet w dyszę 516. Akurat 16 jest to największa dysza, jaką można do niego zastosować. Warto wyposażyć, ponieważ jest to bardzo popularna dysza i można powiedzieć, że stosowana w 90% przypadków. Ja teraz może zademonstruję, jak nalewa się do niego farbę. I jak się odpowietrza ten kubek? Czasami też rodzą się pytania. A tutaj w dolnej części na zasysaniu znajduje się filterek. Filterek czarny, 60 mesz, który filtruje nam od dyszy 13 tysięcznych sala w górę, czyli 13, 14, 15, 16 możemy filtrować tym filterkiem. Natomiast jeżeli założymy dyszę 410, powinniśmy założyć również filtr niebieski, czyli 100 meszowy, który filtruje nam poniżej 13, czyli 12, 11, 10, 8 w razie czego. Ten filterek jest na ścisk, jego się po prostu tutaj wciska, nie wkręca ani nic z tych rzeczy. Można do tego kubka farbę nalewać zarówno przez ten otwór główny, jak i można ten kubek odkręcić. O. Odkręcamy. Odkręcamy i wlewamy farbę do tego kubka teflonowego. Oczywiście to są dokładnie te kubki, które znajdują się w komplecie jako zapasowe. Część kubka też tworzy w pewnym sensie uszczelnienie. Tu mamy białą uszczelkę, ona jest nasmarowana fabrycznie smarem po to, żeby lepiej przylegał ten kubek do tej uszczelki, żeby nie dostawało się przez tą uszczelkę powietrze. Jeżeli powietrze nam się będzie dostawało do kubka, automatycznie nie będziemy mogli go odpowietrzyć i nie będziemy mogli malować tak naprawdę. Może to być problem. Także zwrócić proszę na to uwagę. Ja teraz tutaj za pomocą takiego narzędzia samoróby imituję nalanie farby do pistoletu.
wlałem farbę, oczywiście nie do pełna. Wkręcam górną pokrywkę. Dokręcam z czuciem, ale z siłą, ale z czuciem. I wkładam ten kubek w ten sposób, aby odpowietrznik znajdował się dokładnie w tym miejscu. Po to, że w tym momencie, kiedy ja przechylam ten kubek w taką pozycję, aby odpowietrznik był jak najwyżej, otwieram go, wyciskam powietrze, które znajduje się w kubku, wyciskam powietrze i zamykam odpowietrznik. W tym momencie przełącznik mam ustawiony w pozycję przelewową, czyli farba jest zasysana przez pompę i wypuszczana z powrotem do tego zbiorniczka. Naciskam spust. Może tego nie widać, ale farba, w tym wypadku woda, nam cyrkuluje, czyli zalewa nam pompę, a powietrze z pompy zostaje wypchane do kubka, czyli część powietrza znowu dostała się do naszego kubka, czyli ponownie musimy wziąć, otworzyć i zamknąć odpowietrznik. Nie? Jeszcze raz odpowietrzyć, zakładamy, że już jest, mamy dobrze odpowietrzone. Teraz możemy przełącznik skierować w pozycję do malowania. No i teraz w zależności od tego, jak chcemy malować, czy z lewej do prawej, czy z góry na dół, ustawiamy sobie głowicę, oprawę dyszy wraz z dyszą. I tak naprawdę tym sposobem przygotowaliśmy pistolet do malowania. Mamy odpowietrzony układ, mamy zalany farbą i możemy malować. Jeżeli zatkałoby nam dyszę, niektórzy o tym nie wiedzą, obracamy ją o 180 stopni, kierujemy w bok i natryskujemy gdzieś w miejsce na jakiś karton albo nawet do wiaderka. Możemy swobodnie sobie przepukać dyszę. Oczywiście do malowania ją obracamy i malujemy dalej, tak jak nam pasuje. Oczywiście po malowaniu pistolet należy wypłukać. Płuczemy dokładnie w ten sam sposób, nie? Czyli zalewamy kubek wodą, przepukujemy go w pozycji dolnej. Jak wypłukaliśmy pompę, możemy przepuścić troszeczkę przez pistolet. Można to zrobić do wiaderka, lejąc po ścianie, żeby nie chlapało nam w oczy. W momencie, kiedy już wypuściliśmy, tu mamy troszeczkę brudną farbę, bo ona nam z pompy zeszła. Bierzemy ten kubek, odkręcamy, wylewamy resztę tej wody z farbą, nalewamy świeżej wody, znowu zakładamy, odpowietrzamy. Teraz miałem więcej tego powietrza, może było słychać. Zamykamy. Mamy skierowane do przodu, już nie kierujemy tej farby z powrotem do kubka czy tej brudnej wody, która jest w pompie. Lepiej jest ją wziąć i wypuścić. Czyli z kubka wypuścić całkowicie albo do zbiornika, albo do umywalki, albo do jakiegoś tam innego naczynia, które posiadamy. Podczas malowania, nie powiedziałem, tutaj z tyłu mamy wskaźnik, taki potencjometr w skali od 1 do 10. Tutaj regulujemy sobie przepływ materiału. Nie może to być przepływ za mały, też nie powinien być za duży. On jest do ustawiania przepływu w zależności od gęstości, lepkości, ciężkości farby. Możemy używać, nie wiem, 7, 6, 8, ale to zwiększamy ciśnienie i ten przepływ do momentu, kiedy uzyskujemy jednolitą, ładną powłokę. Jeżeli ta powłoka będzie nam pisała po krawędziach, wówczas powinniśmy farbę rozcieńczyć. Czasami jest to 5%, czasami 10%, różnie bywa, w zależności od farby. Można ją potem ewentualnie rozcieńczyć. Jeszcze jedna rzecz, na którą też pojawiają się pytania, a mianowicie o pomp Armor. Czyli w momencie, kiedy mamy wypłukany pistolet, mamy tą resztkę wody, tą wodę możemy wylać. W tym wypadku do wiaderka, bierzemy sobie pomp Armor i teraz możemy go stosować na trzy sposoby, tak? Możemy zalać pompę koncentratem, czyli na bardzo długie postoje, chcemy mieć 100% pewności, że pompa jest dobrze zabezpieczona. Wówczas wlewamy surowy, bez rozcieńczania, pomp Armor do kubka, podstawiamy pod pistolet i możemy albo wycisnąć to powietrze, tak jak wcześniej było zrobione, albo obrócić pistolet do góry nogami, skierować w pozycję powrotną i po prostu tylko i wyłącznie przelać pompę tym pomp Armorem. I ten pomp Armor można zostawić w kubku albo zlać do pojemnika, do butelki. Można też ten pomp Armor rozcieńczyć w proporcji 3 do 1 na długie postoje
ewentualnie 5 do 1 na krótkie postoje. Można sobie z tego zrobić 6 litrów płynu i po prostu sukcesywnie albo wlewać do pojemnika i zabezpieczać po każdej pracy, no albo, nie wiem, trzymać i generalnie wykorzystywać do zaostrzenia również innych urządzeń, bo to nie jest tylko i wyłącznie do ultra handhelda. Mam nadzieję, że rozwiałem pewne wątpliwości i że ten film będzie dla Ciebie pomocny. Trzymaj się, do następnego razu.